Kierowcy doczekali się wreszcie oddania do użytku nowej ulicy, stulecia niepodległości. Arteria z mostem i tunelem łączy utratę z ulicą Sejneńską i jest elementem tzw. trasy wschodniej. Dzisiaj na tzw. legalu pojechały nią pierwsze samochody. Historia budowy tej drogi jest długa i pełna zawierowań. Wykonawcy albo rezygnowali sami z realizacji kontraktu, albo od umowy odstępował ratusz niezadowolony z postępu prac. Roboty realizowane były wyłącznie przez pięciu wykonawców: Pribex, Optem, Polwar SA, Prasco Construction oraz Suwalski PDM. We wrześniu ubiegłego roku ukończono tunel, miesiąc później most. Jezdnię i infrastrukturę najpierw budował Pribex. Kontynuowała firma PRASKO, a zakończył PDM. Dzisiaj niespełna trasa wschodnia składa się z ulicy leśnej, Rotmistrza Pileckiego, stulecia niepodległości i Sejneńskiej. Za niespełna rok pojedziemy nową drogą łączącą ulicę wylotową i północną, uważa Ratusz. Ostatni fragment ma według planu magistratu połączyć w 2023 roku ulicę wylotową i Sejneńską. Elementem tego odcinka będzie wiadukt nad szlakiem kolejowym.